Polska stała się ważna na świecie. Wojna na Ukrainie zmieniła naszą pozycję. Poland, of course, has always been the most strategically important country on NATO's eastern flank. Браті і сестри поляки, я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Polska wraca do tej gry, wraca do rozmów geopolitycznych. Poland has long considered itself a frontline state against Russia. And since Russia launched its war in Ukraine, no country has become more important to Western efforts to repel Russia's invasion. Witajcie! W dobie inwazji Rosji na Ukrainę oraz niepewnych czasów, jakie w dalszym ciągu nas czekają, Polska w oczach Zachodu, ale też świata, wyrosła na jednego z kluczowych graczy w polityce wschodniej. Second, I think they also taken a lot of regional initiatives. For example, they have something called Visegrad 4. They have this so-called Lublin group. Then they initiated the so-called Three Seas initiative. So relative size of 40 million people. So they're not the largest country in Europe, but they're right there. And their economy is growing. Their economy today is around $700 billion. Zainteresowanie światowych mediów tym, co się dzieje w Polsce, nigdy nie było tak wysokie. Nawet po wpisaniu słowa Polska w wyszukiwarkę można znaleźć dosłownie tysiące filmów odnoszących się bezpośrednio do tego, co się dzieje tutaj na miejscu. Oraz jak nasza postawa odmieni losy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż prezydent Stanów Zjednoczonych jeszcze nie obiecał nam stałych amerykańskich baz, tak warto mieć na uwadze, że w naszym kraju przebywa obecnie najwięcej wojsk USA w historii. Mowa o ponad 10 tysięcy żołnierzy. To podobnie liczny personel co ten na Wyspach Brytyjskich czy we Włoszech. Do tego dochodzą też wojska NATO oraz stale zwiększana obecność sojuszu na terytorium naszego państwa. Co więcej, to w Polsce padły słowa Bidena, z których później musiał się nawet tłumaczyć dziennikarzom. Mowa konkretnie o tym. For God's sake, this man cannot remain power. O wizycie w Warszawie rozpisywały się wszystkie najważniejsze gazety świata, podkreślając też rolę Polski w sporze Ukrainy z Rosją. Co więcej, wielu ekspertów uważa, że słowa, które padły w Warszawie, przejdą do historii z uwagi na moment, w którym zostały wypowiedziane. Podkreśla się, że jest to rozpoczęcie prawdziwej zimnej wojny, gdzie naprzeciw siebie stają rządy demokratyczne i autorytarne. Well, first Joe, I thought it was a fantastic speech. It was a very important speech. It laid out the difference between democracy and dictatorship, between good and evil. He was clear as day where he stood and where the Western world needed to stand. I hope it will be followed up with more action. That's what Kiev wants. That's what President Zelensky wants. But I think it was a very historic speech and the right speech. And the last part, I would just say. Jednak o Polsce nie mówi się tylko na Zachodzie. Na przykład w chińskich social mediach nasz kraj urósł do miana historycznego pogromcy Rosji. Powiem wam, że gdybym nie znał historii naszego kraju, no to pomyślałbym, że Polska jest jakimś pogromcą Rosji, bo naprawdę jesteśmy w tych filmach przedstawieni jako naród waleczny, który zawsze się Rosji stawiał. No i też retoryka teraz jest taka, że Polska właśnie się stawia i naprawdę jesteśmy opisywani jako silny, mocny kraj regionu, który jest w stanie stawić czoła. Dużą uwagę zwraca się też oczywiście na kwestię niemal 2,5 miliona ukraińskich uchodźców, ale też sporo czasu poświęca się naszej gospodarce, która zaczyna mieć znaczenie nawet w rozumieniu globalnym. How has the war in Ukraine affected the Polish economy and its relationship with Russia and Ukraine specifically? Well, I think, you know, the Poles are very concerned and have been very concerned about the threat that Putin poses. To all of Europe and globally, and I think the fact that the United States has rallied by surging troops to Poland, the refugees which it has heroically taken in, I think this is a sign of a tremendous unity. You know, of course, all of us are going to be affected, and it's time for us to find ways to be strong. Dlatego w dzisiejszym materiale przeanalizuję dla Was, co czeka dalej Polskę. Czy faktycznie zyskujemy za granicą coraz większą uwagę i znaczenie? Jak zmieni się geostrategiczne położenie naszego państwa? Oraz dlaczego możemy bardzo wiele zyskać na ewentualnym upadku Rosji? Oczywiście oprócz tego przyjrzymy się też dalszym perspektywom dalej trwającego rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Zatem zapraszam Was na dzisiejszy materiał.
Zapraszam Was też na mojego Instagrama, tam ciągle relacjonuję to, co się dzieje, ale też najważniejsze wydarzenia z życia kanału. Polecam Wam też moją autorską grę planszową Globalista, to geostrategiczna gra wojenna, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób. Z Waszych opinii wynika, że gra bardzo Wam się podoba, a jakby ktoś nie wiedział, to robiłem ją sam. Część elementów jest drewnianych, więc z pewnością będzie się Wam grało bardzo przyjemnie. Grę znajdziecie na moim sklepie globalista.pl. Są tam też teraz dostępne ramki ukraińskich miast, z których sprzedaży do końca tego tygodnia dochód zamieni na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy do pomocy Ukraińcom. Okej, to tyle. Zaczynamy. Bez wątpienia Polska przez ostatnie 25 lat poczyniła niespotykany nigdy w historii naszego kraju rozwój gospodarczy. Dołączyliśmy do grona państw wysoko rozwiniętych, a tak prezentuje się wykres ilustrujący historyczny parytet siły nabywczej Polski. Dziś według tego wskaźnika jesteśmy wśród 20 największych i najważniejszych gospodarek świata. Ostatnio głośno było o możliwym przyłączeniu Polski zamiast Rosji do grona G20, czyli elitarnego klubu 20 regionalnych liderów gospodarczych. Tak się jeszcze niestety nie stało, ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. I choć w tym roku prognozuje się dla nas znaczące spowolnienie gospodarcze oraz liczne nadchodzące problemy z uwagi na zerwanie łańcuchów dostaw z Rosją i Ukrainą, to następne lata mogą dla Polski okazać się kluczowe. Polska przed wybuchem wojny liczyła niecałe 38 milionów i 200 tysięcy mieszkańców. Dziś w toku tego, co się dzieje za naszymi wschodnimi granicami, do Rzeczpospolitej według bilansu wjazdów i wyjazdów pojawiło się 2 miliony nowych mieszkańców. Wiele z tych osób to oczywiście matki z dziećmi, ale to nie jest istotne. Według ekspertów, ze względu na to, że Rosja dalej atakuje, a wojna będzie się przeciągać, doprowadzi to do niemal całkowitego wyniszczenia ukraińskiej gospodarki. Musimy na to patrzeć realnie, nie tylko w różowych okularach. Ukraina otrzyma pomoc, ale zanim wróci do stanu sprzed wojny, musi minąć co najmniej 10 lat. Za ten czas ciągle będą do nas przyjeżdżać nowi ludzie, za pracą lub do rodziny, która się tutaj osiedli. Dobrze ten fakt skomentował Cezary Głuch z kanału Trader21. A powiedz mi, czy właśnie wygrana Ukrainy jest dla nas szansą na stanie się takim lokalnym rozgrywającym, czy wtedy wszystkie siły mogą skupić się na umacnianiu pozycji i znaczenia Ukrainy w tej części Europy? Wiesz co, tak, co rozumiem przez wygraną Ukrainy? Ukraina już przegrała. Nawet gdyby Rosja się wycofała całkowicie, to masz Ukrainę zrujnowaną. Ludzie, którzy podjęli decyzję o wyjeździe, oni raczej nie wrócą, bo nawet jeżeli Ukraina no wyjdzie cało. Jakimś cudem wyobraź sobie, że odzyskują Krym, Doniec, Lugańsk i tak dalej. Rosja się wycofuje. To jest bardzo mało prawdopodobne, ale załóżmy, że tak jest. Chciałbyś z punktu widzenia Ukraińca, który przyjechał do Polski, wracać do kraju i czekać na kolejną inwazję? Więc mamy 2 miliony produktywnych osób, które wyjechały. Do nich dotrzą mężowie, bracia, ojcowie, którzy pozostali na terenie Ukrainy. Więc pewnie z 3-4 miliony Ukraińców faktycznie wyjedzie. Przemysł jest zrujnowany, infrastruktura jest zrujnowana, więc tak naprawdę do czego tam wracać? Nie ma do czego wracać. Dokładnie. Gdyby Europa i Stany Zjednoczone wpompowały jakieś gigantyczne pieniądze wtedy na Ukrainę, taki powiedzmy trochę drugi plan Marshalla, to Ukrainie można pomóc się odbudować, ale infrastrukturalnie i gospodarczo. Militarnie nie pozwoli na to Rosja. Od początku tej inwazji ponosimy gigantyczne koszty. Numer PESEL do dziś otrzymało już od 300 do nawet 500 tysięcy Ukraińców. Nie ma jeszcze dokładnych danych za ten tydzień, dlatego wolałem zrobić Wam tutaj przedział, żeby nikogo nie skłamać. Prezes ZUS Gertruda Uścińska w środę 30 marca poinformowała, że do ZUS-u wpłynęły wnioski o 500+ dla 145 tysięcy dzieci z Ukrainy. Szacunki mówią, że w perspektywie czasu może to być nawet 500 000 dzieci kwalifikujących się do takiej pomocy, a to tylko jedno ze świadczeń. Do tego dochodzą też inne zapomogi, opieka medyczna, edukacja itd. Zrobiłem dla Was szybką kalkulację. 145 tysięcy pomnożone przez 500 zł daje 72,5 miliona miesięcznie. Jeśli pomnożymy to mniej więcej razy 3, jeśli 500 000 to może być docelowa liczba, to mamy 217,5 miliona złotych.
To natomiast razy 12 miesięcy daje około 3 miliardy złotych rocznie. Mówimy tu o samym 500+. Obciążeń dla gospodarki jest znacznie więcej, ale ta pomoc tym ludziom jest niezwykle potrzebna i w dalszej perspektywie, myśląc szerzej, może nam to się opłacić. Tym bardziej, że dzieci uczą się polskiego, a część rodzin po wojnie, tak jak wam mówiłem, i tak tutaj przyjedzie. Koniec końców może to spowodować, że populacja Polski zmieni się z około 38 milionów do nawet 42. Z gospodarczego punktu widzenia po kilku latach może to doprowadzić do wzrostu gospodarczego nawet o 10%. Istotnym faktem przytaczanym zarówno przez władze państwowe, jak i ekspertów jest także to, że obecnie, tak jak zachodnie Niemcy w czasie zimnej wojny, staliśmy się państwem frontowym. Poland has long considered itself a frontline state against Russia, and since Russia launched its war in Ukraine, no country has become more important to Western efforts to repel Russia's invasion. Z uwagi na naszą lokalizację jesteśmy punktem przeładunkowym dla zachodniej pomocy dla Ukrainy. To też z terytorium naszego kraju można koordynować działalność mającą na celu przeciwdziałać ambicjom Kremla. Docenia się nas też z uwagi na fakt, że my o zagrożeniu ze strony Rosji informujemy już od wielu lat. Well, they believe that since the end of the Cold War and since Poland's accession to the NATO alliance, that they in effect have become the front line of the NATO alliance and the key to security for the entire alliance. Polska jest też uznawana za jednego z najważniejszych graczy w dalszym nakładaniu sankcji na Rosję. Pełnimy tutaj rolę przewodnią w Unii Europejskiej, a nasze zabiegi w wielu przypadkach zostały wysłuchane. Massive costs on Russia. Economic consequences for Russia. Strong sanctions. 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 Blokada na różnego rodzaju węglowodory z Rosji, czyli ropę, gaz i węgiel. Ja raz jeszcze apeluję o to, żeby Komisja Europejska zdecydowała się na embargo na węgiel rosyjski. Polska natychmiast chce przestać również importu węgla rosyjskiego i o tym rozmawiałem dzisiaj z premierem Australii. Co istotne, Polska chociaż póki co traci na tym konflikcie, tak strategicznie zyskujemy więcej niż mogłoby się wydawać. W 2016 roku w Warszawie odbył się pierwszy raz w historii szczyt NATO w Europie Środkowo-Wschodniej. Wówczas powołano batalionowe grupy zbrojne, które rozlokowane zostały we wschodniej flance NATO. Obecnie jest ona ciągle umacniana i dostępna liczba sił, które tutaj stacjonują, szacowana jest na od 20 do nawet 25 tysięcy żołnierzy. Sercem operacyjnym jest właśnie Polska i istnieje szansa, że w najbliższym czasie w naszym kraju powstanie stała amerykańska baza. Sam Pentagon o tym fakcie mówił na początku marca. It's not the time now to be looking at redrawing the posture map of Europe. Right now we're focused on making sure that we can better bolster the capabilities of the alliance, and that's what we're doing, including with those 500 troops I just talked about today. But certainly we would be taken into consideration over the long term whether or not European posture does need any adjustment. Obecna sytuacja i ewentualne zakończenie konfliktu może pociągnąć za sobą także pewien skutek, który teraz nie jest jeszcze aż tak szeroko rozpatrywany. Otóż przed II wojną światową polskie władze dążyły do utworzenia sojuszu obronnego nazywanego Międzymorzem. Wówczas to zadanie było nie do zrealizowania z uwagi na sporne interesy i skłócenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Bałkanów. Jakiś czas temu z naszego ramienia powstała inicjatywa gospodarcza Trójmorza, ale nie jest to twór o charakterze zbrojnym. I póki co, nawet w rozumieniu stricte gospodarczym, jest jeszcze wiele do zrobienia. Zakończenie wojny w Ukrainie może za sobą pociągnąć stworzenie nowego formatu obronno-gospodarczego pod przywództwem Polski. Takie artykuły pojawiają się w zagranicznych przeglądach geopolitycznych. Dość istotne może się także okazać zwiększenie polskiej armii w ramach ustawy o obronie ojczyzny. Ustawa o obronie ojczyzny stanowi bardzo ważny fundament do dalszego rozwoju. Te 3% PKB od przyszłego roku, które będzie przeznaczane na obronność, co najmniej 3% PKB. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych, żołnierzy zawodowych i 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
Jeśli zostanie zrealizowany cel 300 tysięcy żołnierzy, a wydatki na obronność zostaną podniesione do poziomu około 3-4% PKB, może się okazać, że nasze siły zbrojne staną się jednymi z najważniejszych w tej części świata. Teoretycznie taka siła razem z amerykańską tarczą antyrakietową w Redzikowie będzie skutecznym straszakiem dla ewentualnych rosyjskich aspiracji. Pytanie tylko, czy Rosja będzie dalej stanowić ryzyko dla naszej części Europy, skoro już teraz mówi się, że Kreml cofnął rosyjską gospodarkę do poziomu sprzed 15 lat. Ja myślę, że wizerunkowo bardzo odczuwa, bo chcę powiedzieć w ten sposób, że Rosjanie cofną się. To znaczy, tego dzisiaj jeszcze może aż tak nie widać, ale co najmniej o 20 lat w gospodarce, a w ogóle w takich kontaktach międzynarodowych, to nawet o 50 lat. Dalsze możliwości Rosji ciężko ocenić. W końcu Korea Północna też jest słaba gospodarczo, a mimo to stanowi poważne zagrożenie dla bogatej Korei Południowej. De facto my i tak skorzystamy na słabej Rosji. Po pierwsze, z uwagi na większy spokój w regionie. Po drugie, przejmiemy rolę kluczowego ośrodka gospodarczego Europy Wschodniej. Już teraz wiele zagranicznych oddziałów, które miały swoje siedziby w Rosji, przeniosło się właśnie do Polski. Część ukraińskiego biznesu także wytchnienie znalazło właśnie u nas. Co więcej, według ekspertów, wojna w Ukrainie przyspieszy deglobalizację i doprowadzi do przebudowy sektora przemysłowego, tak żeby skrócić łańcuchy dostaw. Te informacje przekazał główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak w ramach wypowiedzi dla PAP. Ja już wam w poprzednich materiałach pokazywałem, że coraz częściej nasz kraj trafia pod ostrzał kremlowskiej propagandy, a najważniejsze postacie rosyjskiej polityki, czyli na przykład Ławrow i Miediediew, w dość krytyczny sposób odnoszą się do naszego państwa. Polskie nasze kolegi już zaujęli, że czas będzie summit NATO, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе. Jest to też istotny fakt pokazujący, że Rosja nieco obawia się silnej pozycji Polski i cały czas próbuje obniżać nasze morale, ale także wytykać nam błędy, które mają nas zdyskredytować. Podsumowując, jak sami widzicie, w najbliższych latach czeka nas dużo zmian w geopolityce Polski. Z pewnością nasza pozycja po tym konflikcie znacząco się umocniła, a przed nami szereg zmian gospodarczych i społecznych. Warto jeszcze na koniec podkreślić, że polskie firmy mogą sporo zyskać w odbudowie Ukrainy, ale także w przyszłej więzi między naszymi państwami. Ten fakt omawiałem w odcinku Co dalej z Polską i Ukrainą. W wolnej chwili odsyłam was do jego obejrzenia. Okej, to by było na tyle. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem. Mam tylko nadzieję, że mój głos wam bardzo nie przeszkadzał, bo generalnie to jestem chory, ale mam nadzieję, że nie było tego czuć. W każdym razie, trzymajcie się. Cześć.